tematem tego odcinka będzie wektor położenia, wektor przemieszczenia i wektor prędkości. Zanim zaczniemy omawiać te wielkości fizyczne, zrobimy pewne założenie. Otóż, niezależnie od tego, czy będziemy mówić o samolocie, czy o samochodzie, czy o drobince, to będziemy mówić o punkcie materialnym, ponieważ okazuje się, że możemy dla wielu obiektów, wtedy kiedy mówimy o ruchu postępowym, zastąpić ten obiekt nawet o skończonych rozmiarach punktem, który jest skupiony w środku masy, a więc w jednym miejscu przestrzennie. Co to jest ten środek masy? To o tym dowiemy się na kolejnych wykładach. Jak definiujemy wektor położenia? Wektor położenia to jest taki wektor, który jest związany z konfiguracją wszechświata i wektor położenia będzie zależeć oczywiście od tego, jaki układ współrzędny wybierzemy do tego, żeby zdefiniować położenie cząstki. A więc wyobraźmy sobie, że mamy pewną cząstkę, która tutaj została wybrana spośród tych pięciu cząstek. Ten położenie jej w układzie współrzędnych kartezjańskich będzie określać punkt R. I teraz element zorientowany, który ma początek w wybranym przez nas arbitralnie układzie współrzędnych, to tutaj ta literka O pokazuje, będzie wektorem, który zacznie się właśnie w tym układzie, w początku układów współrzędnych, a koniec będzie w miejscu, w którym znajduje się cząstka. To jest wektor położenia. Oczywiście wektor położenia to jest wielkość fizyczna, która będzie miała jednostkę metr. W układzie współrzędnych kartezjańskich wektor położenia wygląda tak, jak to ilustruje rysunek. Jeśli interesuje nas zmiana położenia cząstki, to wtedy mówimy o wektorze przemieszczenia. Co to jest wektor przemieszczenia? Wektor przemieszczenia to jest różnica wektorów położenia w dwóch chwilach czasu, T1 i T2. Zobaczmy sobie, jak to wygląda na ilustracji. Mamy pewien układ współrzędnych kartezjańskich i tor cząstki. Położenie cząstki określa wektor położenia R od T. Teraz zobaczmy, jak będzie się zmieniać położenie cząstki, wektor położenia w czasie. Czyli wyobraźmy sobie, że w chwili początkowej wektor położenia to jest wektor R od T1, a za chwilę cząstka przemieści się do miejsca, w którym wektor położenia jest określony jako R od T2. I wektor przemieszczenia to jest różnica tych dwóch wektorów, wektora położenia w chwili T2 minus wektor położenia w chwili T1, tak jak to pokazuje definicja. Oczywiście, ponieważ różnica wektorów położenia ponieważ wektor położenia jest w metrach, to również różnica wektorów położenia jest w metrach. Na naszym rysunku różnica tych dwóch wektorów to jest wektor, który jest, wygląda następująco. To jest wektor przemieszczenia delta R. Jak mówimy o przemieszczeniu cząstki, to od razu kojarzy nam się inne pojęcie, a mianowicie wektor prędkości. Jak definiuje się wektor prędkości? Otóż, jeśli wyobrazimy sobie, że mamy położenie cząstki w chwili R od T i za chwilę to położenie cząstki jest określone wektorem R od T plus dt, to tej zmianie położenia będzie odpowiadać pewien wektor przemieszczenia, który oznaczyliśmy sobie na poprzednim rysunku jako delta r. Ale jeśli chwila czasu, po której będziemy analizować wektor położenia, będzie nieduża, czyli zamiast mówić o dużym delta t, będziemy mówić o infinitezymalnie małym przyroście dt, to wtedy widzimy, że ten przyrost, zmiana wektora położenia będzie mały dr. I z tą zmianą wektora przemieszczenia w czasie wiąże się wektor prędkości. A więc wektor prędkości to będzie wektor, który będzie równoległy do tej małej zmiany, a więc wektor v będzie równoległy do zmiany dv. Ja cofnę, żeby łatwiej to było zauważyć. Dr ma taki kierunek, prawda? I patrzymy teraz tutaj w to samo miejsce. Wektor prędkości to jest wektor styczny do dr. A więc definicja wektora prędkości, skoro mówiliśmy tutaj o małej zmianie przyroście czasu, będzie się
również wyrażać poprzez granicę, przy delta t dążącym do zera, z wektora przemieszczenia w czasie, w którym wektor przemieszczenia jest mierzony. A więc w granicy wiemy oczywiście, co to oznacza. Wiemy, że to jest pochodna wektora położenia po czasie. No i ponieważ wektor położenia to jest jednostką jest metr, czas sekunda, to wektor prędkości będzie mierzony w metrach na sekundę. Czyli ze względu właśnie na tę definicję, wektor prędkości musi być równoległy do zmiany wektora położenia, infinitezmalnie małej zmiany wektora położenia. Czyli jest to wektor, który nazywamy wektorem prędkości chwilowej. Pokażemy sobie na tym przykładzie, na tym rysunku, jak ten wektor prędkości chwilowej wygląda wtedy, kiedy właśnie zbliżamy się do, kiedy ten przedział czasowy, w którym badamy kolejne wektory położenia, są coraz mniejsze, żeby pokazać, że to jest rzeczywiście styczna do toru w danym punkcie toru. A więc mamy płaszczyznę XY i mamy zieloną linią zaznaczony tor cząstki. I wybierzmy sobie jakąś zmianę wektora położenia od punktu pierwszego do punktu drugiego. I ta różnica dwóch położeń to będzie wektor przemieszczenia delta R1. Jeśli będziemy teraz zmniejszać ten wektor delta R1, kolejno, czyli zmniejszać te przedziały czasowe, w których mierzymy różnicę wektora położenia, to widzimy, że w granicy zbliżamy się do stycznej w punkcie B. A więc wektor położenia będzie oczywiście styczny, będzie, przepraszam, równoległy do tego elementarnego przemieszczenia, a więc będzie styczny do toru w danym punkcie toru. Ilustruje to kolejny rysunek, na którym jest przedstawiony wektor prędkości dla cząstki, która porusza się po pewnym torze. W kolejnych sekwencjach czasowych widzimy, że ten wektor prędkości jest zawsze w każdym punkcie styczny do toru. A więc prędkość chwilowa, wiemy już, że to jest pochodna wektora położenia po czasie. Jak to wygląda teraz, jeśli chodzi o pochodne? Wiemy, że pochodna wektora jest liczona w ten sposób, że liczymy pochodną wektora po każdej współrzędnej. Czyli jeśli mamy wektor położenia, który ma współrzędne x, y i z, to pochodna wektora położenia po czasie, która jest właśnie prędkością chwilową, jest równa wektorowi, który ma współrzędne pochodną x po czasie, dy po czasie i dz po czasie. Czyli to jest, innymi słowy, prędkość, czy też składowa wektora prędkości na osi x, vx, pochodna dy po dt na osi y i pochodna dz po dt na osi z. Inaczej oczywiście możemy zapisać, tak jak już wiemy, że możemy zapisać każdy wektor w postaci takiej, że to jest suma składowych razy wersory na odpowiednie osie, czyli vxi, wersor na osi x, vyj, wersor na osi y i vzk, wersor na osi z. Przykład. Weźmy sobie dowolny wektor położenia, który wyraża się taką funkcją. R to jest pewna stała, t to jest czas i omega to jest też inna stała. A więc jest to wektor, który ma trzy składowe. X-ową r cosinus omega t, y-ową r sinus omega t i z-ową 0. Czyli to jest wektor na płaszczyźnie. Policzmy prędkość. Żeby policzyć prędkość, zapiszmy osobno x i y i policzmy pochodne. Czyli zapisujemy x, składowa x-owa, to jest r cosinus omega t. Wówczas vx to jest pochodna dx po dt. A więc liczmy pochodną po czasie tej funkcji, która jest funkcją uwikłaną, ponieważ tutaj jest funkcja, w której argumentem funkcji cosinus jest stała razy czas. A więc, po pierwsze, jak liczymy pochodną wtedy, kiedy to jest stała razy funkcja? Korzystamy ze wzoru, że
stałą możemy wyciągnąć przed znak różniczkowania. O tym już mówiliśmy wcześniej, czyli ta stała R zostaje przepisana z tego wzoru na górze. I teraz liczymy pochodną funkcji głównej, czyli pochodną funkcji cosinus omega t. Jest to sinus omega t. No ale jeszcze jest to funkcja uwikłana, bo argument jest funkcją czasu, a nie jest równy t. A więc jeszcze musimy wziąć pochodną z omega razy t. Pochodna z omega razy t to jest omega, a więc jeszcze mnożymy to, tę funkcję przez omega. A więc otrzymujemy składową x-ową prędkości minus omega r sinus omega t. Analogicznie postępujemy dla osi y. Pochodna dy po dt to będzie vy. To jest znowu funkcja uwikłana, prawda? Ze stałą na początku. Tę stałą przepisujemy. Pochodna z funkcji głównej, czyli z sinus omega t, to jest cosinus omega t. I pochodna z tej funkcji uwikłanej omega t, znaczy z funkcji wewnętrznej omega t, to jest omega, więc jeszcze musimy pomnożyć przez omega. Więc mamy składowe vx i vy, które wyrażają się takimi wzorami, czyli możemy nasz wektor v zapisać za pomocą takiego równania. Składowa x-owa i składowa y-owa i 0. Wektor, który jest również na płaszczyźnie. Podobnie jak ten wektor, który opisywał położenie cząstki, to był wektor, który był na płaszczyźnie x, y. Wektor prędkości średniej różni się od wektora prędkości chwilowej, dlatego że jest inaczej definiowany. Otóż wektor prędkości średniej dotyczy zmiany wektora położenia od chwili początkowej do pewnej chwili końcowej, po której chcemy liczyć wektor prędkości średniej. A więc powtórzmy sobie ten rysunek, który już wcześniej widzieliśmy. Mamy cząstkę, która porusza się po torze krzywoliniowym. W chwili T1 znajduje się na górze tej krzywej i kolejno będzie zajmować coraz niższe położenia. W każdym punkcie prędkość chwilowa jest styczna do toru. No i teraz patrzymy, jak wygląda wektor przemieszczenia cząstki od punktu wyjściowego do punktu końcowego. I ten wektor przemieszczenia jest wektorem, który tutaj jest na czarno zaznaczony. A wektor prędkości chwilowej na końcu to jest wektor czerwony. I teraz wektor prędkości średniej jest zdefiniowany jako wektor przemieszczenia, które nastąpiło między chwilami T1 i T2. Dzielone przez delta t, właśnie przez tę różnicę czasów, czyli jest to r od t2 minus r od t1, dzielone przez t2 minus t1, czyli wektor, który na czarno jest tam zaznaczony. Dalej jednostką jest oczywiście metr na sekunda, na sekundę, przepraszam. No ale teraz wektor prędkości średniej musi być równoległy do wektora przemieszczenia, prawda? A więc nie może być styczny do toru, tylko musi być styczny czy też równoległy do wektora delta r. Oczywiście będzie się różnił długością, dlatego że to podzielenie przez przedział czasowy spowoduje, że jego wartość będzie różna niż delta r. Czyli wektor prędkości średniej to będzie wektor, który będzie równoległy do wektora przemieszczenia delta r. Na kolejnym wykładzie pokażemy, że ten wektor prędkości średniej wyraża się za pomocą całki. O całkach jeszcze nie mówiliśmy. Dopiero wtedy, kiedy powiemy sobie, jaki użytek możemy właśnie z rachunku całkowego zrobić na potrzeby fizyki, to wtedy wrócimy do tego wzoru. Żeby policzyć przykład, jak to w praktyce wygląda, to rozważmy z powrotem ten przykład, który już wcześniej analizowaliśmy, czyli wektor położenia cząstki na płaszczyźnie, który jest dany takim samym wzorem jak poprzednio. I zobaczmy, jak wygląda wektor położenia dla chwili t równej 0. Oczywiście dla t równego 0 cosinus 0 to będzie 1, sinus 0 to będzie 0, no i współrzędna zetowa 0, czyli wektor położenia dla t równego 0 to jest r 0, 0. A więc zmiana wektora położenia, czyli wektor przemieszczenia, to jest r od t minus r od 0. Otrzymamy, jak od tego wektora odejmiemy ten wektor, czyli odejmujemy tylko składowe od siebie, a więc otrzymamy w rezultacie r cosinus omega t minus r i r sinus omega t
i 0. To jest wektor przemieszczenia. I teraz policzmy wektor prędkości średniej po pewnym czasie równym 2pi dzielone przez omega. Wybrałam taki czas z określonych powodów, dla których wyjaśnienie znajdzie się wkrótce. A więc jeśli taki czas wybierzemy, to wtedy, jak łatwo policzyć, prędkość średnia, wektor prędkości średniej po takim czasie będzie równy r kosinus za t podstawiamy 2pi przez omega, czyli zostanie nam 2pi minus r i r sinus 2pi. No i oczywiście kosinus 2pi to jest 1, czyli r minus r to jest 0, r razy 0 sinus 2pi to jest 0. To jest 0 i otrzymujemy wektor zerowy, czyli wektor prędkości średniej po takim czasie jest równy 0. Dlatego naszego przykładu. Zobaczmy teraz, co ten przykład nam ilustruje. Żeby to zobaczyć, policzmy tor ruchu dla tej cząstki. A więc jeszcze raz przepisujemy r od t, to jest r kosinus omega t, r sinus omega t i 0. I teraz zapiszemy sobie jeszcze raz x, r kosinus omega t, y, r sinus omega t. I teraz podnieśmy do kwadratu to równanie i podnieśmy do kwadratu to równanie i dodajmy do siebie. Jak dodamy, to otrzymamy tak, x kwadrat plus y kwadrat, dodając lewe strony równań, równa się r kwadrat kosinus kwadrat omega t plus r kwadrat sinus kwadrat omega t. Jak r kwadrat wyciągniemy przed nawias, to w nawiasie mamy jedynkę trygonometryczną, czyli otrzymujemy równanie x kwadrat plus y kwadrat równa się r kwadrat. Jest to dobrze znane równanie toru. Torem jest okrąg o promieniu równym r i początku układu współrzędnych i ośrodków w początku układów współrzędnych. Jeśli teraz założymy właśnie, że taki jest tor ruchu, to obrót o kąt θ równy 2pi następuje po czasie t takim, że omega t równa się 2pi. Ten czas specjalnie oznaczyłam jako duże t. I wówczas ten czas będzie równy 2pi dzielone przez omega, ale 2pi oznacza, że punkt wychodząc z położenia wyjściowego dla t równego 0 wraca do punktu wyjścia, prawda? To jest pełen obrót, czyli teraz czas potrzebny na to, żeby cząstka przemieściła się od tego miejsca i powróciła do punktu wyjściowego, czyli wykonała jeden pełny obrót po okręgu, nazywa się okresem, o tym będziemy mówić, bo będziemy mówić jeszcze o ruchu po okręgu. I ten czas jest dokładnie równy właśnie temu czasowi, dla którego liczona była prędkość średnia w poprzednim przykładzie. A więc widzimy, że... Przepraszam. A więc widzimy, że ten czas, który został wybrany poprzednio, jest specyficzny z tego względu, że jest to właśnie okres i dla okresu, czyli dla czasu potrzebnego na wykonanie jednego pełnego obrotu, wektor prędkości średniej jest równy 0, a to z tej przyczyny, że wektor przemieszczenia jest równy 0, bo cząstka wraca do punktu wyjścia. Dziękuję bardzo za uwagę.